Ruszyła wypłata tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów, trafiają one do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do około 9 milionów osób. Trzynastka przysługuje uprawnionym, między innymi, do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego czyli świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile 31 marca mają prawo do jednego z tych świadczeń. Jeżeli na ten dzień wypłata jest zawieszona, np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków, to trzynastka przysługiwała nie będzie. Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba nic robić, gdyż zostanie ono wypłacone wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia dla każdego 1200 zł. brutto. Z tego w większości przypadków trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej na rękę będzie do wypłaty 981 zł. Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład, jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda z nich otrzyma po 600 zł brutto. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Wypłaci je w standardowym terminie płatności emerytury czy renty i tych terminów płatności ZUS w regionie jest kilka. Jest to pierwszy, piąty, szósty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty i 25 dwudziesty dzień miesiąca. O pieniądze z kwietniowego dodatku nie muszą się martwić osoby z długami, ponieważ trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeżeli trafiają na konto bankowe dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie mieć specjalny opis, dzięki czemu będzie je łatwo rozpoznać w przelewach i nie zostanie zajęte przez komornika.